Good morning, everyone. Hello, good morning. How are you today? Let me know if you are here. I hope that you can hear me and you can see me very well. Welcome in March. It is the 1st of March. It's crazy how the time flies, right? It's absolutely crazy. And I hope that the spring will start soon. And it will get a bit warmer for everyone. I hope that you had a good weekend, that you enjoyed yourself and spent some nice time. Recently, I haven't been doing much on the weekends because it is not allowed. Not allowed, czyli u nas nie można zbyt dużo robić, dlatego że mamy lockdown. I nie mamy zezwolenia na takie rzeczy. But this weekend was very nice. The weather was beautiful. We had a lot of sun and it was amazing. So on Saturday and Sunday I spent the afternoon at the river. Poszłam nad rzekę. I spent the time at the river. I went to the river and I spent the time at the river. And I had some long walks. It was lovely, it was nice, it was hot. I was in my short sleeve and it was amazing. And I also spent some time, of course, watching TV, watching Netflix, because that's what I like doing on at the weekends. And what did I see on the weekend? Let me see. I watched Genie and Georgia, it's called. I think it's Genie and Georgia on Netflix. I recommend it. It's really good. It's about teenagers, so it might not be for everyone, but it's also about people my age. And it's a good show. It's a good show. I really recommend it. And I also watched three parts of To All the Boys. And it's a movie on Netflix. And it has three parts, czyli ma trzy części. And I watched all three of them. And yesterday I watched stand-up comedy, Kevin Hart. Stand-up comedy, very good, very funny. I loved it. Dzień dobry, moje drogie, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Małgosia, Ewa, Agata, Ela, Gosia, Monika, Iwona. Good morning. How was your weekend, everyone? Are you feeling good? Are you feeling energized and ready to work this week and face the Monday? I hope that you are. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy mówić sobie o tym, jak przetrwać pandemię w pozytywny sposób. I czytałam ostatnio artykuł na The Guardian i były tam trzy osoby, było ich więcej, ale ja wybrałam trzy z tych osób i to są Brytyjczycy, którzy osiągnęli niezwykłe rzeczy w swoim życiu i którzy dzielą się poradami, jak być pozytywnie nastawionym do życia, jak przetrwać jakieś przeciwności losu, no i między innymi jak przetrwać pandemię, jak być pozytywnie nastawionym w tak trudnym dla nas czasie. Więc spojrzymy sobie na trzy cytaty i trzy osoby, które o tym mówiły i przez to też zwrócę Wam uwagę na gramatykę, zwrócę Wam uwagę również na pewne wyrażenia, które się tam pojawiają, które są bardzo takimi dosyć potocznymi wyrażeniami, ale o których być może wiecie, ale ciężko jest czasami nam je używać, ponieważ ze względu na to, że to są takie potoczne wyrażenia, być może ciężko nam o nich myśleć, kiedy mówimy. Więc spojrzymy sobie na takie rzeczy. Oczywiście ogłoszenia zaraz, za chwileczkę będą również. Cześć Mariolu, cześć Agnieszko. So let me know what you did at the weekend. Yeah, we're doing a small talk first. Czyli najpierw small talk. Jak zawsze dajcie mi znać, co robiliście w weekend w komentarzach. Bardzo jestem ciekawa,
jak tam u Was, co się ostatnio wydarzyło w tygodniu, robimy small talk, right? So every time at the lessons, during the lessons, we try to do small talks. Small talks are very important. Takie small talki są bardzo ważne na rozkręcenie angielskiego. Dlatego ja zawsze się Was pytam, jak tam pogoda, co robiliście w weekend, co tam u Was i tak dalej. Bo to jest taki mały small talk, który jest ważny do tego, żeby się rozgrzać do konwersacji, żeby wiedzieć, jak konwersację przeprowadzić. Agnieszka says, I'm ready. The weekend was busy, but okay. I think a busy weekend is sometimes a good weekend. You don't have to be lazy if you don't want to, of course. Unless you are stressed and it's causing you stress and anxiety, then maybe it's not that great. Milena says my weekend was lazy and yours? My weekend was lazy and not lazy. Because I did some lazy things. I watched Netflix, I read some books, and I just spent some time on the internet, but also I went out for a walk. First time in 2 months I went out for a walk. It was amazing and beautiful, and the river in Lisbon is a dream. It's beautiful, amazing. Alina says, hello, the weekend was too short. As always, it's always too short. It's always too short, right? Last week I started painting the house, so at the weekend I was cleaning a house, the house. Well, but now you have a very nice and fresh look of your house. It's nice, right? I love that. When after, you know, when you have the... My mom does a lot of renovations. We have like once a year, she's crazy about renovations. So after the renovations, it's always so nice and fresh. I never liked it very much. It's not my favorite part. But after, when you clean and you have a fresh, you know, like so maybe some new furniture sometimes, it's nice. Spring is coming. Bootcamp is coming. So I'm ready, full of energy and enthusiasm. Wow. Nice. Oh, bootcamp is coming because today is the 1st of March, dear all. Bootcamp starting today. Bootcamp zaczyna się dzisiaj, moi drogi, moje drogie, moje drodzy, moi drodzy. Widzę, że są tutaj bootcamperzy, bo jest Agnieszka, jest Małgosia, jest Alina i dzisiaj zaczyna się intensywny kurs z Native Speakerem i dziewczyny się szykują. Mamy same dziewczyny na kursie, 15 osób, mamy same dziewczyny i dzisiaj jest pierwszy dzień, dzisiaj będą już lekcje i dzisiaj dziewczyny zaczynają. Ja jestem super podekscytowana, lekko zdenerwowana, bo wiadomo, zawsze technologia, różne rzeczy, które mogą się nie powieść i jest zawsze jakiś niepokój, ale się bardzo, bardzo cieszę, dlatego że tym razem oprócz lekcji jeden na jeden, które będą prawie codziennie, będziemy mieli też lekcje grupowe i webinary. I ja będę miała z Wami, z bootcamperami, będę miała super bliski kontakt i będę mogła z Wami sobie porozmawiać, troszeczkę się zobaczyć, co tam u Was i jak się to wszystko dzieje i co, jak się czujecie i sobie z Wami pogadać, także naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. I dla przypomnienia tylko dla bootcamperów, bo skorzystam z okazji od razu, że dzisiaj jest pierwszy dzień, więc brawo dla wszystkich, którzy dzisiaj zaczynają. W środę 3 jest grupowa lekcja z Alaną na Microsoft Teams, tak? Więc materiały już zostały do Was wysłane w zeszłym tygodniu do przygotowania. Mam nadzieję, że dostaliście i że dostałyście w zasadzie i że się tam nie trzeba nic robić, trzeba tylko obejrzeć i przeczytać sobie dokument, także myślę, że jest straightforward, nie jest nic skomplikowanego. I 4 jest webinar o 7, czy o 7? O 7 ze mną, tak? Na temat codziennych wyrażeń, które używamy codziennie. To jest webinar, on będzie też na Microsoft Teams, a ze względu na to, że będzie to na Microsoft Teams, to zrobimy sobie bardziej lekcję grupową niż webinar. Będzie też okazja do tego, żeby się wypowiedzieć.
Także na to się bardzo cieszę, moi drodzy, moje drogie. Mariola, my weekend was lazy too. I watched Netflix and HBO. I walked with my Zeus and I baked delicious muffins. Nice, your weekend sounds very good. Agnieszka, not yet. I have started, but I don't finish yet. I think I'll finish it in a month like a bootcamp, okay? Maybe slowly, slowly, slowly. And Agnieszka says that she's also stressed. Don't be stressed. I am stressed because I'm organizing it. Come on, you don't have to be stressed. You'll be fine. You'll be fine. Okay. Moi drodzy, a ci, którzy nie przystępują do bootcampu i chcieliby przystąpić do zajęć angielskiej konwersacji, to mamy zajęcia z Jamesem raz w tygodniu lub 2 razy w tygodniu. James ma wolne godziny wieczorami, późnymi popołudniami od godziny 4 po południu. Także jeżeli nie zdecydowaliście się na bootcamp lub na bootcampie zabrakło dla Was miejsca, lub za późno się po prostu zgłosiliście, to proszę o e-mail. James, moje drogie, moi drodzy, czeka na Was, zwarty, gotowy na zajęcia. Także zapraszam. A dla tych, którzy chcieliby jeszcze się na listę zapisać bootcampową, to tutaj zostawiam Wam w komentarzu link do bootcampu i na październik można się zapisywać na listę oczekujących. Także zostawiam Wam ten link w opisie, nie w opisie, tylko w komentarzach. Tak, Iwona się pyta, czy będzie następny kurs w najbliższej przyszłości. Najbliższej nie, ale w październiku będzie, także można już kurs, pełna cena kursu kosztuje, to jest 2000 zł, czyli nie jest to mały koszt, także już można sobie zacząć planować, jeżeli chodzi o koszt kursu. I można też się zacząć przygotowywać do tego kursu, bo no to jest intensywny kurs z native'em. Można właśnie tak zapisać, tak jak niektórzy to robią, że zapisują się najpierw na lekcję raz lub 2 razy w tygodniu z native'em, żeby się wkręcić, przyzwyczaić, nauczyć się mówić i wtedy przystępują do bootcampu. Także można się w ten sposób na przykład przygotować i finansowo, i pod względem merytorycznym. My weekend, I walked in bush and swam in the ocean. Gosia, you live in Australia, right? As far as I remember. Lucky you, lucky you. I'm telling you, gosh, swim in the ocean. Well, the ocean in Portugal is very cold, so even in the summer, I don't even swim there. It's too cold for me. Moi drodzy, chciałabym Wam jeszcze, zanim przejdziemy do lekcji, wiem, że trochę przedłużam, ale zanim jeszcze przejdziemy do naszej lekcji, chciałabym Wam powiedzieć o aplikacji Clubhouse. Nie wiem, czy słyszeliście o tej aplikacji, czy kiedykolwiek obiło Wam się o uszy. Generalnie ta aplikacja, mam do niej zastrzeżenia, to znaczy mam do niej takie zastrzeżenia, że ja generalnie w rzeczy, które śledzę, które staram się śledzić, to mi się tam nie podobają. Bo ja się interesuję w ogóle takimi marketingowymi rzeczami, biznesem, marketingiem i tak dalej. I dla mnie to, jeżeli chodzi pod względem tych tematów, pozostawia ta aplikacja dużo do życzenia. Ale jeżeli chcecie się uczyć języków i jeżeli interesuje Was nauka języka, albo interesujecie się literaturą, filmem, muzyką, sztuką, podróżami, to myślę, że być może tematyka i ludzie, którzy tam są lepsi od tych, których ja śledzę. I ja sobie będę to chyba powoli zmieniać, bo szczerze mówiąc, nie widzę w ogóle sensu, żeby śledzić takich ludzi, których ja obecnie śledzę. Natomiast tematy mi się też nie podobają, natomiast inne zainteresowania mogą być fajne. Więc o co chodzi w Clubhouse? Clubhouse to jest aplikacja social media, czyli kolejna rzecz, która nam zjada czas. I opiera się ona tylko i wyłącznie na audio. Ludzie spotykają się w takich wirtualnych pokojach tam i dyskutują na jakiś temat.
Nie widać nikogo tam, więc nie ma wideo, nie można zobaczyć. Są zdjęcia ikonki, ale generalnie, jeżeli chcemy słuchać, o czym się mówi i chcemy brać udział w dyskusji, to tylko i wyłącznie przez audio. Można brać udział w dyskusji jako osoba, która zadaje pytania lub na przykład wypowiada się na jakiś temat, jeżeli jesteście ekspertami w jakiejś dziedzinie, możecie, czy na przykład byliście w jakimś, interesują Was podróże i byliście w jakimś fajnym miejscu, mieszkacie w jakimś fajnym miejscu, tak jak Gosia mieszka w Australii, może się podzielić jakimiś fajnymi rzeczami, możecie brać udział w dyskusji. Ale jeżeli jesteście nieśmiali, nie chcecie, to możecie wejść do pokoju i tylko słuchać. I to, wydaje mi się, jest super, super fajną rzeczą, jeżeli chodzi o naukę języka. Dwie rzeczy, które tutaj Was ograniczają w tym momencie, jest to, że aplikacja jest tylko na iPhony obecnie i tylko przez zaproszenia. Czyli musicie znać kogoś, kto już jest w tej aplikacji, kto już używa tej aplikacji, żeby Wam wysłał SMS-a z takim specjalnym kodem, żeby się na ten Clubhouse dostać. Jest to dlatego, że ta aplikacja jest w fazie beta, czyli w fazie testowania i po prostu oni chcą ograniczyć liczbę osób, która używa tej aplikacji, żeby zobaczyć, jak ona działa i ewentualnie wprowadzić jakieś poprawki. Ona będzie... Jestem pewna, bo ona staje się coraz bardziej popularna, więc jestem pewna, że będzie już później bez żadnych ograniczeń. Natomiast na dzień dzisiejszy jest tylko w ten sposób. Także jeżeli kogoś znacie, kto używa Clubhouse, to możecie go poprosić, żeby Wam wysłał zaproszenie. I używać sobie tak po prostu, wchodzić do pokoju, tak jak podcastów słuchacie, tak możecie słuchać sobie dyskusji na Clubhouse. Do tego jest to super, bo tam jest bardzo dużo osób, które są... Na przykład w mojej dziedzinie, ja się interesuję marketingiem i biznesem i na przykład jest taki pan, który się nazywa Paweł Tkaczyk, który jest guru polskiego marketingu, jest naprawdę niesamowitym facetem, w ogóle śmieszny, bardzo go lubię. I to jest osoba, z którą ja nigdy nie mogłabym mieć kontaktu. Nigdy nie miała, nie jeżdżę na jakieś tam konferencje w Polsce, więc nawet gdybym pojechała, to prawdopodobnie byłoby mi bardzo ciężko się dostać do takiej osoby. Natomiast tutaj mogę sobie wejść, zadać pytanie, porozmawiać z nim. Jeszcze jak póki co, jak jest mało ludzi w takich tych pokojach wirtualnych. Także to jest fajne pod tym względem, ale też właśnie pod tym, że możecie sobie wejść w każdy pokój i słuchać różnych akcentów osób z różnych kierunków świata i możecie naprawdę brać i się wypowiadać, albo po prostu tylko słuchać. Jeżeli kiedykolwiek będziecie na Clubhouse, znajdziecie mnie, Joanna Horanin, możemy się tam spotkać. Ja będę prawdopodobnie organizować jakieś pokoje w przyszłości, zobaczę jakieś pogadanki. Nie wiem, nie za bardzo czuję się dobrze w audio, jeżeli chodzi o używanie takiego typu medium. Bardziej lubię widzieć siebie przynajmniej, jak jakiś taki obraz. Dziwnie jest mi trochę, jeżeli chodzi o nagrania, no ale zobaczymy. Może coś tam z tego będzie. Zostawiam Wam również w komentarzu link do postu blogowego, który napisałam właśnie o Clubhouse, o tym, jak używać go na nauki języka, więc jak Was interesuje taki temat, to wpadajcie na bloga. Ok, parę rzeczy z angielskiej konwersacji. Chciałabym Wam zadać parę pytań. Moi drodzy, pierwsze pytanie do Was. Which is correct? Nie chcę sobie zasłaniać twarzy, ale chyba tak będę musiała zrobić. Which is correct? I don't know how to properly call you. I don't know how properly call you. I don't know how to call you properly. Zdanie po polsku jest: nie wiem, jak cię odpowiednio nazwać. Czyli nie wiem, jakiego poprawnego, powiedzmy, poprawnego imienia używać, jeżeli chodzi o twoją osobę. Czyli nie wiem, jakie jest Twoje prawidłowe imię. Więc chodzi tutaj, najważniejsza rzecz tutaj to miejsce słowa properly. Gdzie ono się znajduje w zdaniu? Kto mi powie? Ok. Agnieszka, Ewa, Małgorzata, Milena, Monika. Great job, great job. Yes, Gosia. So.
Niektórzy z Was mówią A, niektórzy z Was mówią C. I tak naprawdę takim standardowym, podręcznikowym zdaniem jest zdanie C. Properly powinno być po czasowniku. Tak? I don't know how to call you properly. Aczkolwiek zdanie A jest również poprawne. I don't know how to properly call you. Może być takie zdanie. Ono dobrze brzmi. Ale standardowym, podręcznikowym zdaniem jest zdanie C, bo, tak jak Agnieszka pisze w komentarzach, dotyczy ono czasownika, określa czasownik. I przeważnie w zdaniach będziecie mieli tak, że przysłówek, bo to jest przysłówek, properly jest przysłówkiem, będzie stało po czasowniku, bo określa nam czasownik. W jaki sposób coś robimy. Ok, good job everyone. Czyli A mogłoby być, A jest ok. C jest takim prawidłowym, takim standardowym odpowiedzią. Ok, jak powiesz, czy wszyscy mnie słyszą? Jak powiesz, czy wszyscy mnie słyszą? Ok, dam Wam trochę czasu, bo musicie napisać. I to są takie zdania, ćwiczenia z naszej angielskiej konwersacji, z naszej grupy, gdzie większość osób miała problem. Tak? Większość osób miała problem z tym. Ok. So, pierwsze było właśnie z miejscem słowa properly, a tutaj mamy inny problem, ale zaraz Wam powiem, bo chcę zobaczyć, co Wy odpowiecie na to zagadnienie. Jeszcze, jeżeli ktoś jeszcze nie jest w angielskiej konwersacji, to wysyłam Wam również link w komentarzu. Możecie się... Ok, Monika już odpowiedziała, super, zaraz sprawdzę. Dobrze, możecie się zapisać do angielskiej konwersacji. Ok, Mariola. Ok, więc tak, możemy zacząć to zdanie od can. Tak jak... Ok, tak i najlepiej tak zrobić. I najlepiej tak zrobić. Dlaczego? Bo jeżeli damy is na samym początku, to będziemy musieli z tego zrobić present continuous, tak? Czyli będziemy musieli zrobić is everyone hearing me? Szczerze, jest to zdanie zrozumiałe. Jeżeli tak powiecie is everyone hearing me, jest ok, ale ono brzmi dziwnie. Tak? My tak nie mówimy. My tak nie mówimy, tak? Najlepiej zdanie zacząć od can. Can everyone hear me? Can you hear me? Może być też. Can all hear me? Bo Mariola dała tutaj all zamiast everyone. Znowu dziwnie trochę. Jest to zdanie zrozumiałe, ale troszeczkę dziwnie. Więc znowu najlepiej użyć everyone. Can everyone hear me? Jeżeli dacie is na samym początku, to znowu, tak jak mówię, trzeba dać present continuous. Nie może być is everyone hear me. Ewentualnie do you hear me? Does everyone hear me? O wiele lepiej. O wiele lepiej. Jeżeli damy does i wtedy hear. Hear rzadko występuje w czasie present continuous. Najczęściej są takie czasowniki w angielskim, tak jak want, nie mówimy wanting, I am wanting, rzadko kiedy. Czyli like, w erze Facebooka już możemy powiedzieć I am liking this photo, ale też rzadko kiedy. Także have jest kolejnym czasownikiem. Także hear jest też tutaj takim czasownikiem, że rzadko występuje w czasie present continuous i o wiele lepiej powiedzieć can everyone hear me, does everyone hear me, and so on. Ok? Także everyone in can jest o wiele lepsze. Ok, tylko teraz nie pamiętam, co ja tutaj... Aha, tak, to jest długie.
Tutaj musicie. Zakryje się, ok? Dobra, teraz musicie generalnie poczytać, przeczytać dokładnie te zdania. Które jest poprawne? Have you been on holiday this year? Did you been on holiday last year? Have you been on holiday this year? Did you be on holiday last year? Have you been on holiday this year? Were you on holiday last year? A, B or C? Jak zawsze, w komentarz wpisujecie i czekam na Wasze odpowiedzi. Się zakryłam. Nie widzicie. Mogę tak wystawać. Ok. Dobra, czekam na Wasze odpowiedzi. A, B lub C. Które... A, tutaj widzę, że Karolina dała dobrą odpowiedź. Does everyone hear me? Ok. Good. C. Tak. Wszyscy tutaj Małgorzata, Mariola i Gosia mówią, Monika mówi C. Oczywiście, że C, moi drodzy. I bardzo się zdziwiłam, kiedy widziałam na przykład takie rzeczy jak did you been albo did you be. Ok? Did you go on holiday może być. Did you go on holiday? Ale nie może być did you be. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli w zdaniu macie czasownik to be w jakimkolwiek czasie, to znaczy przede wszystkim w czasie present continuous, w present simple, na przykład I am beautiful, you are beautiful, takie zdania. I w czasie past simple pojawia się czasownik to be, to ten czasownik to be tworzy Wam pytanie. Wiem, że się można pomylić, bo generalnie operatorem w czasie past simple jest did, prawda? Ale ponieważ tutaj, czy byłeś na wakacjach, czyli mamy czasownik to be, you were on holiday, ten czasownik to be tworzy nam pytanie. Już nie tworzy nam go did. Jeżeli byśmy mieli pojechałeś go, did you go, to wtedy... Albo you went, tak? Na przykład zdanie twierdzące you went, to wtedy pytanie tworzymy przez did. Ale kiedy pojawia się was i were w zdaniu, to te czasowniki tworzą nam pytanie i przedstawiamy je na początek zdania. Czyli odpowiedź C jest poprawna. Have you been on holiday this year? To jest present perfect. On się, jak widzicie, tutaj jest to samo zdanie. Ja tutaj trochę dla zmyłki dodałam. Ale już drugie zdanie będzie were you on holiday last year? Albo ewentualnie did you go on holiday last year? Może, jeżeli mamy went i go. Alright. Będziemy to ćwiczyć sobie w angielskiej konwersacji. I pytanie do Was. Już zaczynamy lekcję, tą, którą Wam obiecałam. Trochę późno, ale nie ma nic straconego. How to cope with the lockdown and the pandemic? What is your advice? What is your advice? What do you do? If I said to you, I feel very, very bad. I feel very low. I am depressed. I cannot stand this anymore. What would you say to me? What would you say? What is your advice? Na dole mamy dwa słowa, cope with something, czyli radzić sobie z, i advice, czyli porada. What is your advice? Give me some advice. How do you cope with the pandemic? Ok? You put it in the comments. Jeżeli macie ochotę, wpisujecie parę zdań na temat, jaką radę dalibyście komuś, kto sobie nie radzi z pandemią. Czyli albo jak Wy sobie radzicie z pandemią. Jak, co robicie, żeby sobie poradzić z tą sytuacją, którą mamy teraz. And let's have a look at the advice that I prepared for you. Okay, so we will see three British people that are amazing. They are very, very, they are great. Okay, so let's have a look at what they say to us. So we have here Pip Hare, right? So she's a solo around the world sailor. Czyli ona opłynęła świat sama na łodzi, czy tam na jachcie i opłynęła go ileś tam razy dookoła.
So, what does she say? Any tips? Some really simple stuff. Go outside every single day. It really makes a difference. Natural light is the most incredible mood changer. Exercise, obviously, as well. Just do something positive for yourself every day. It doesn't matter what, but something, it doesn't matter what, but something that makes you feel proud of yourself. And it's a really good time to just reflect on where you want to be when this is all over. And keep in contact with people. Not just for you, but for them. All right? Więc spójrzmy sobie na parę rzeczy z tego tekstu. Wiem, że mi się tutaj zasłania, niestety nic nie mogę na ten tekst trochę mi zasłania. Znaczy ja zasłaniam ten tekst, ale niestety nic nie mogę na ten, z tego powodu zrobić, więc mam nadzieję, że jakoś się tutaj dogadamy. Tam niedużo zasłania, więc powinno być ok. Więc spójrzmy sobie na parę wyrażeń z tego. Stuff. Stuff to są rzeczy lub rzecz. I tutaj mamy w pierwszym zdaniu some really simple stuff. Czyli ona nam radzi takie naprawdę proste rzeczy. Stuff jest generalnie pisane przez U, a nie przez A, bo przez A pisane stuff to jest obsługa w sklepie lub personel. Natomiast pisane przez U to są rzeczy. I stuff pojawia się bardzo często w konwersacji. I nie tylko jako w ten sposób, że jako rzecz, tylko czasami jak brakuje nam słów, albo chcemy powiedzieć na przykład, kończymy zdanie typu i tak dalej, to zamiast mówić i tak dalej, to mówimy and stuff. Right? So what are you going to do this weekend? Well, I'm gonna clean up and I am going to watch TV and I'm going to visit some friends and stuff. Right? And so on and so on. Zamiast mówić and so on, czyli i tak dalej, możemy powiedzieć and stuff. I to jest bardzo częste w konwersacjach. Stuff jest częstym słowem, które się używa. It makes a difference. Robi różnicę. Go outside every single day. It really makes a difference. To naprawdę zmienia rzeczy, tak? To naprawdę robi różnicę, jak się wyjdzie codziennie na zewnątrz. Mood changer. Mood changer to jest zmieniacz humoru. U nas nie wiem, czy jest coś takiego, tak? To jest rzecz, która zmienia humor, tak? Zmienia nasz nastrój. Czyli natural light, czyli to naturalne światło, is the most incredible mood changer. Jest najbardziej niesamowitym zmieniaczem humoru. Mood changer. And reflect on. Reflect on jest bardzo dobrym tutaj czasownikiem. Reflect to jest, może być zastanawiać się nad czymś, bo ona tutaj używa tego właśnie w kontekście zastanawiać się nad tym. And reflect on, where is it? Doesn't matter, makes you proud of yourself. It's really good. And it's a really good time to just reflect on where you want to be when this is all over. Czyli to jest dobry czas na tym, żeby się zastanowić, gdzie chcesz być, jak to już się skończy. Tak? Reflect on. Ale czasami też używamy tego czasownika, jeżeli na przykład myślimy o przeszłości. Tak? Jeżeli rozpamiętowujemy przeszłość, coś, co się stało w przeszłości i się nad tym głęboko zastanawiamy, jak na przykład przeszłość zmieniła to, gdzie jesteśmy teraz. Czyli reflect on. Pamiętajmy, że zastanawia się nad czymś, jeżeli używamy reflect, łączy się ze słowem on. Ok? Reflect on something. Ok? To jest peep har, czyli mamy stuff, mamy it makes a difference, czyli robi różnicę, mood changer, zmieniacz humoru i reflect on, czyli zastanawiać się nad czymś. Okay, and Eddie Izzard. So what did he say? Well, actually it's a she now, but
Yeah, he changed his sex. He's a she, actually. We should be thinking about the end. You've got to be planning things now. We know from all the other horrible pandemics through history that they do stop. I'd say plan for that. And exercise, of course, for this physical and mental health. Get out, especially if it's a sunny, crisp winter's day. All right, so what did he say? Ona jest biegaczką maratonową, bo Eddie nadal się nazywa Eddie, ale zmienił płeć, jest kobietą, czyli trzeba mówić she. You've got to be planning, musisz planować. Bardzo potoczne wyrażenie, bo przeważnie mówimy you have to, you must, tak bardzo podręcznikowo, kiedy używamy słowa musieć. Natomiast tutaj you've got to be doing something. Okay? So you've got to be planning. To jest takie bardzo potoczne, bardzo szybkie powiedzenie na to, że musisz coś robić. Bardzo często, czyli najpierw mamy osobę have, got, to i dajemy bezokolicznik. I tutaj w tym przypadku ona zrobiła be planning. You've got to be planning. You've got to be planning. Musisz planować. Chciałabym Wam zwrócić uwagę na coś, co jest bardzo częste w rozmowach, szczególnie w rozmowach, bo jak się to czyta, to czasami, jeżeli tego nie znacie i nie wiecie, jak intonować pewne rzeczy, to możecie się bardzo tutaj kopnąć na tym, potknąć na czymś takim. Zdanie, gdzie się pojawia they do stop. We know from all the other horrible pandemics through history that they do stop. I to do tam występuje, ono tak naprawdę nic nie znaczy. Ono tak naprawdę nie da się tego nie tłumaczymy. Ale ono się pojawia, żeby podkreślić i zaznaczyć to, co chcemy powiedzieć. Jeżeli chcemy coś podkreślić tonowo, tonalnie, to użyjemy na przykład do. W zależności od czasu to może być does, to może być was, to może być did, to może być have, w zależności jaki czas mamy. Będzie to Wasz operator z danego czasu. Czyli na przykład I just wanted to say I just wanted to say he does really love her. Na przykład. Znowu, to nic tak naprawdę nie znaczy. To jest po prostu wtrącenie, które podkreśla Wam ton, w jakim mówimy. Okay? Czyli jeżeli się kiedykolwiek z czymś takim spotkacie w tekście, to możecie wiedzieć, że to nie jest tak do końca nic, co można przetłumaczyć, czy nie jest to pytanie, nie jest to przyczynienie, nic takiego. To jest po prostu coś, co podkreśla nam ton, w jakim mamy to przeczytać. I'd say plan for that. Powiedziałbym, przygotuj się na to. I'd say you should learn English. I'd say this is my opinion. Tak? Bardzo często jak dajemy swoją opinię, dajemy komuś poradę, to w ten sposób możemy to powiedzieć. I'd say you should go to the dentist. Right? Go and travel. It will make you feel better. Right? I'd say. Plan for that. I say plan for that. Powiedziałbym, przygotuj się na to. Tak można by powiedzieć, ale tak naprawdę to jest porada, czyli radzę Ci coś zrobić. I crisp. Bardzo często crisp, czyli coś, co jest na przykład, no jak to się mówi, crunchy, tak? Czyli takie chrupkie. Się mówi, że this is very crisp, na przykład, nie? Crisps to są chipsy w brytyjskim angielskim, ale crisp to jest jakiś świeży lub rześki. I tutaj mamy it's a sunny, crisp winter's day, czyli taki słoneczny, wiecie, taki rześki, słoneczny dzień w zimę, jak taki macie. Jeszcze jak spadnie śnieg, to jest super taki właśnie, to jest crisp day. Very very often. Czyli mamy you've got to be planning that they do stop,
I'd say plan for that. And crisp as a fresh. But also crisp. Raczej nie powiemy tego o ludziach, tak? Nie powiemy, że na przykład jak jestem świeża i rzeźka, to raczej nie powiem, że jestem crisp. Bardziej możemy powiedzieć właśnie o dniu, że jest crisp. Możemy powiedzieć o pościeli na przykład. Możemy powiedzieć o takich rzeczach, które są martwe bardziej, tak? Że są świeże i rzeźkie. Bardzo często właśnie o pogodzie będziemy mówić w ten sposób. Natomiast nie o ludziach, raczej nie powiemy tego. Ok, and the last one. The last one is Leveson Wood. Leveson Wood. And Leveson is the traveler. Okay, so he went to Mount Everest and he went to Himalayas and, you know, he's a crazy, crazy explorer. So, what does he say? He says, it's all too easy to fall into bad habits. Maybe having a few too many glasses of vino every night. It's about reminding yourself that you've got to stay on top of things and be as positive as you can. The way I do that is by trying to remind myself of what we have to be grateful for. I know it's a bit of a cliché, but it really does help. Tu mamy dwie rzeczy, które nam się już pojawiły w poprzednim slajdzie, czyli mamy you've got to i tam było you've got to be planning, czyli tam było be i jeszcze present continuous, a tutaj jest troszeczkę prostsze, bo on mówi you've got to stay. You've got to stay, czyli musisz zostać. You've got to stay. To jest jedna rzecz, która się pojawiła ostatnio i teraz znowu. I kolejna rzecz. I know it's a bit of a cliché, but it really does help. Czyli mamy to does, które się znowu nie tłumaczy, ale jest takim podkreśleniem tonalnym naszego zdania, tego, co chcemy powiedzieć. It really does help. Okay? So, fall into. It's all too easy to fall into bad habits. Czyli fall into będzie wpaść. Czyli jest bardzo prosto wpaść w złe nawyki w takim momencie, jak jest pandemia, siedzimy w domu. You've got to stay on top of things. Czyli musimy po prostu dawać sobie radę ze wszystkim. To stay on top of things to jest takie wyrażenie, gdzie ogarniasz wszystko. Tak? Po prostu jakby i ogarniasz swoje wydatki, ogarniasz swoją rodzinę i pracę i swoje emocje i wszystko inne, które jest w którym się, czym się zajmujesz. Możemy stay on top of things, bardzo dobre wyrażenie, żeby używać w pracy. Na przykład twój szef pyta się, are you okay with everything? Is everything okay? Are you coping? Tak? Czy dajesz sobie radę? Yes, boss, I am staying on top of things. Daję sobie ze wszystkim świetnie radę, ogarniam wszystko. To be grateful for. Być za coś wdzięcznym. The way I do that is by trying to remind myself of what we have to be grateful for. Czyli staram się przypominać sobie, za co jestem wdzięczny. Każdego dnia. I słowo, które się również pojawia w polskim języku, nie wiem, czy jest w słowniku polskim, nie wiem, czy takie słowo jest generalnie, ale zresztą ja źle zapisałam, bo tak naprawdę i w The Guardian widzę, że też źle napisali, bo tak naprawdę to słowo się pisze cliché i z takim akcentem nad e, z taką kreską nad e i to jest cliché. I to tak zwana klisza w języku naszym młodzieżowym, coś, co używane jest tak często, że traci swoje znaczenie. Że jest takie, that's so cliché, right? Na przykład wczoraj tego słowa akurat użyłam, już teraz nie pamiętam, co to w jakimś filmie oglądałam. Aha, tak, wiem. Oglądałam romantyczną komedię To All the Boys, taka się nazywa na Netflixie i tam, to jest młodzieżowa taki film, taki tam lekki, przyjemny i dziewczyna poszła na bal ze swoim chłopakiem, no i po tym balu poszli tak, mieli, wiecie, ona miała stracić dziewictwo i tak dalej. Ja stwierdziłam, że to jest bardzo cliché. It is very cliché. I was watching this with my boyfriend yesterday. So I was like, oh, that's so cliché, right?
bo tak zawsze już jest tak to oklepane, tak to zawsze się pojawia w filmach, że to już jest, nie? Coś w tym stylu. Więc tutaj on mówi w tej swojej wypowiedzi, że the way I do that is by trying to remind myself for what we have to be grateful for. I know it's a bit of a cliché, but it really does help. Czyli on tu mówi, że to, że bo ciągle ci eksperci od jakiegoś tam naszego nastawienia powtarzają, o, musisz być ciągle za coś wdzięczny, musisz sobie powtarzać, że coś jest, że jesteś wdzięczny za coś, tak? Więc to już zaczęło się powtarzać w ten sposób, że zaczyna tracić swoje znaczenie, zaczynamy być głusi na taką poradę. Więc on to nazwał cliché. Alright, so, what are you grateful for today? What are you grateful for today? I hope that you have something to be grateful for. I hope that it's not all bad in your world. Okay, czekajcie, sobie zmienię ekran. Okay, so what are you grateful for today? Wpisujecie w komentarz, a ja sprawdzam, co tutaj napisaliście. Gosia says that her advice is to buy a ticket to Australia and enjoy life. I wish I could do that now. I've been to Australia, by the way. I love Australia. It's so beautiful and amazing, and the sky is so blue, and the nature is amazing. It's one of the most amazing countries I have been to. It's just unbelievable, unbelievable. So you're lucky, Gosia, that you live there. Let's have a look at Agnieszka, because she wrote quite a bit. I advise you to find something to make you busy. Sport, hobby, or something what makes you happy. Some challenge, maybe. You shouldn't watch TV all the time, and you shouldn't get bad information all the time. Very good. Tutaj zauważmy something what makes you, bo something jest liczbą pojedynczą, trzecia osoba liczby pojedynczej i dlatego makes you happy. Ale generalnie bardzo dobra konstrukcja z make. Very good. Okay, I am grateful today for a cup of coffee. Cheerios! I am grateful for today. Small things in life, right? You should enjoy them. Pamiętajmy, że być wdzięcznym za coś to jest tak jak w polskim. I am grateful. I am grateful. You are grateful. He is grateful. And so on. Very nice. Good job. Okay, let's have a look at our quiz. So, zastanówmy się nad. To po angielsku. Let's refuse on. Let's reflect on. Let's rethink on. Ok? Czyli wybieracie znowu. Zastanówmy się nad. Let's reflect on. Zastanówmy się nad. Jeszcze przy okazji, jak już mamy ten reflect, to reflect jest słowem, które my po polsku mówimy zastanówmy się nad czymś. Ale jeżeli, tylko jeżeli w angielskim jest to bardzo takie refleksyjna rzecz, czyli na przykład możemy się zastanowić nad naszą przeszłością, możemy się zastanowić nad naszymi błędami, możemy się zastanowić nad naszą przyszłością, ale jeżeli będziecie mieli to w pracy, to raczej reflekt, jeżeli na przykład mówimy, zastanówmy się, czy ta kampania marketingowa to jest na przykład tak, to jest odpowiednia. To tutaj reflekt raczej nie, ale możecie użyć reflekt na przykład, jeżeli analizujecie przeszłe projekty, czyli na przykład zeszły projekt, będziecie analizować jakieś statystyki, to wtedy możecie powiedzieć let's reflect on. I wszyscy odpowiedzieli B, oczywiście. Very, very well done. Very well done. Ok. I really do feel sorry for you. Do w tym zdaniu tworzy pytanie, tworzy wyrażenie z feel, do feel, tworzyć uczucie, lub podkreśla intencję mówiącego. Naprawdę mi ciebie żal. Ok? So, what do you say? Zosia, zaraz wrócę do twojego pytania. Zaraz, zrobimy to i już wracam do twojego pytania.
Good, good, good. Monika, Małgosia, Milena. Very nice, yes? Podkreśla intencję mówiącego. Właśnie, naprawdę mi Ciebie żal. I do feel sorry for you. Ok? Czyli ani nie tworzy pytania, ani nie tworzy żadnego związku wyrazowego. Jest to po prostu słowo, które nam podkreśla naszą intencję. Intencję osoby, która mówi. Ok? Good. Zosia tutaj się pyta, jeszcze wracając do reflect on, kiedy mówimy o kampanii? Znowu, zależy kiedy mówicie o tej, jaka to jest kampania. Jeżeli to jest kampania, która się teraz przygotowuje, jeżeli mówicie o czymś, co przygotowujecie teraz i na przykład chcecie zastanowić się nad tym, jak ją przeprowadzić, to raczej powiedzcie, let's think about something. Ale jeżeli na przykład refleksyjnie do tego podchodzicie do tego bardziej nad zastanówmy się nad naszymi błędami, które zrobiliśmy w poprzedniej kampanii, to wtedy możemy powiedzieć reflect on. Let's reflect on all the mistakes we've made. Let's prepare a new campaign that's better. Wtedy o wiele lepiej tego słowa używać. Ok, i ostatnie pytanie. Fall into to wpaść do czegoś lub w coś, zakochać się w kimś lub spaść na kogoś. Ok, so wpaść do czegoś lub w coś, zakochać się w kimś lub spaść na kogoś. Co myślicie? What do you think? What do you think? Okay, so I'm waiting for your answers. Okay. Okay, good. Good, 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 everyone. Of course, wpaść do czegoś. Fall into. Fall into. Lub w coś. Tak jak na przykład tam mieliśmy w tekście wpaść w zły nawyk. Fall into bad habits. Albo into a bad habit. Okay. Spaść na kogoś. Fall onto someone. Onto someone, spaść na kogoś, czy na coś, fall onto something, wpaść na kogoś, bump into, wpaść na kogoś. Wpadłam na koleżankę w supermarket, na przykład wpadłam na starą znajomą. I bumped into an old friend. Spaść na kogoś, fall onto someone or something. Ale fall into będzie wpaść do czegoś lub w coś. Very well done. Tutaj jeszcze miałam jakąś komentarz. Agnieszka says, I'm grateful for today's English breakfast. I am grateful that you are here. There are 30 people today, which is a great thing. Moi drodzy, a ja jestem wdzięczna za to, że jesteście tutaj ze mną, dlatego, że jest Was 30 tutaj, a to jest dla mnie wielkie osiągnięcie, bo zaczynałam naprawdę, kiedy na śniadania przychodziło 5 osób. Także dla mnie każdy z Was jest tutaj naprawdę powodem do wdzięczności za dzisiaj. Okej, moi drodzy, czy są jakieś pytania? Czy macie jeszcze jakieś pytania w związku z wyrażeniami, z czymś, co się pojawiło tutaj na tej lekcji, czy o czymś jeszcze chcielibyście zapytać? Jak zawsze, widzę, że lecą się serduszka, więc bardzo Wam dziękuję, ale oczywiście jak zawsze proszę o serduszka, o kciuki w górę i o buźki uśmiechnięte, mam nadzieję. Jeżeli Wam się podobała lekcja, jeżeli skorzystaliście z niej i jeżeli fajnie było tu być. I jak zawsze też proszę o podzielenie się tą lekcją ze znajomymi, polecenie OK English, jeżeli ktoś szuka jakichś lekcji, materiałów, chce skorzystać z nauki języka angielskiego, myśli o tym, to bardzo proszę w naszym kierunku polecić, wysłać tę osobę. Ja Wam również przypominam, że są treningi angielskiej konwersacji, obecnie z Jamesem. James z Wielkiej Brytanii wieczorami i popołudniami ma bardzo dużo wolnego czasu, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do zapisów. Naprawdę, naprawdę
polecam Wam Jamesa, bo James jest niesamowitym nauczycielem i strasznie się cieszę z nami i tutaj będzie naszym, jednym z naszego dream teamu, więc zapraszam Was serdecznie i oczywiście chciałabym jeszcze przy okazji jeszcze raz życzyć bootcamperom wszystkiego dobrego, powodzenia, trzymam za Was kciuki, jakby co, zgłaszajcie się, pamiętajcie, że Microsoft Teams jest dla Was. Wpadajcie tam, żeby zadawać pytania i żeby sobie pogadać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę Wam udanego tygodnia. Have a good week. Enjoy yourself. James Bond. Sofia. Yeah. I wish. Although he apparently a lot of women, a lot of ladies say that he is very good looking. So maybe he might be a James Bond. I don't know. Więc have a good week ahead, have a nice day, have a lovely Monday and I will see you next week on Monday. Women's Day, International Women's Day. Następnym tygodniu jest Dzień Kobiet, więc na pewno będzie coś o kobietach na lekcji. Będziemy celebrować sobie, nie dziewczyny? A jak? Dlaczego nie? Super. Dziękuję Wam bardzo. See you soon. See you next Monday. Take care. Bye-bye.